Przed z opuszczonym wzrokiem, gdy nagle upadł na ziemię, trącony barem pana, owładnięty go wkurwieniem. Ten rzucił mu jak leziesz i dalej poszedł przed siebie. Co przed chwilą się stało, ten w szoku jeszcze nie wie. Ten co w prymitywny sposób zwęcił się nad studenciną, powodował się tym, że zerwał z dziewczyną, a raczej ona z nim, mówiąc kamienną miną, że ma innego, który dla niej będzie tylko chwilą. A ten nowy nie lepszy polował na dziewicę, imiona skrupulatnie zapisywał w zeszycie. W tej chwili już na oku miał taką uczennicę, której z kolei podobał się jej kolega z ćwiczeń, dla którego życiem, gdy kończyły się zajęcia, była drużyna piłkarska, w której grywał od dziecka. Dzisiaj ważny mecz miał, teraz po nim wcinał kepsa w budce u Turka, co na rzeczy niby się znał. Dał mu mniej mięsa niż miał w zwyczaju, zadowolony, że dorobi się na oszczędzaniu. Przyjechał do kraju z torbą i w brudnym ubraniu, teraz miał żonę, dzieci, dom, lipę u zegaru. Ona w domu z całą zgrają psychicznie już nie wyrabia. Zwykłe wyjście do sklepu to jest godzinny dramat. Za to ma swego fagasa, z którym może się zabawiać. Dla żartów pisał ją w zeszyt jako żona kebaba. Czasem się zastanawiał, kiedy dostanie wpierdol. Uwagi nie zwracał, czy z mężatką, czy z czyjąś partnerką to robi. W końcu nadszedł ten dzień, szedł ze swą laleczką. Porzucony osiłek złamał mu nos, kiedy jedną. On tylko jęknął, złapał tam, gdzie krew kapała. Spojrzał na swoją obecną, a był on tego kafara. Ona tylko się zaśmiała, odwróciła, powiedziała: co za pajac, mięczaku, weź wypierdalaj. Zaczęła się oddalać i spotkała oczywiście tego, który ponad wszystko najbardziej lubił piłkę. Spytała, czy przez chwilkę chce być jej towarzystwem. On zgodził się i tego dnia skończył w jej cipce. Potem w szkole chwalił się, że dzień wcześniej zamoczył, całkowicie ignorując koleżanki śliste oczy. Była ładna, choć nie była w stylu super procy, jak każda z tych, co kolesi rwą jak pocisk. Czyli szybko zauroczyć, przespać się i zostawić. Ona tak nie potrafiła, tak nie dałaby rady. Później wracając do domu i tych zajęć nieciekawych, wpadła na tą sąsiadkę, której mąż robił kebaby. Przeprosiła ją, aby ta jej znowu nie parsknęła. Tamta bardzo się śpieszyła, bo syn i jego kolega mieli korki mieć z matmy, których udzielał ten, który na początku tej opowieści leżał. W tym przypadku niewiedza sprowadziła go w to miejsce. Siedział tam 3 godziny, tłumacząc trygonometrię. Wychodząc na klatce, zobaczył tą, która wcześniej była smutna. On zaczął, mówiąc: cześć jej, to sieć jest. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, kto zna twoich znajomych, kto na ciebie patrzył z okna. Komu pozostawiłeś w głowie negatywny obraz, a komu okazała się twoja dłoń pomocna.